Witajcie w naszej niezwykłej podróży przez najważniejszą księgę w dziejach ludzkości. Nazywam się Ksiądz Przemysław Krakowczyk, a to jest 67 odcinek naszego codziennego podcastu Biblia w rok. Na początku naszego spotkania pomódmy się słowami Psalmu 43. Wymierz mi Boże sprawiedliwość i broń mojej sprawy przeciw ludowi, co nie zna litości. Wybaw mnie od człowieka podstępnego i niegodziwego. Przecież ty jesteś Bogiem mej ucieczki. Dlaczego mnie odrzuciłeś? Czemu chodzę smutny, gnębiony przez wroga? Ześlij światłość swoją i swoją prawdę, niech one mnie wiodą i niech mnie przywiodą na Twoją świętą górę i do Twych przybytków. I przystąpię do Ołtarza Bożego, do Boga, który jest moim weselem. Radośnie będę Cię chwalił przy wtórze harfy. Boże, mój Boże, czemu jesteś zgnębiona, moja duszo, i czemu jęczysz we mnie? Ufaj Bogu, bo jeszcze Go będę wysławiać: Zbawienie mego oblicza i mojego Boga. Rozdziały od 24 do 26 Księgi Powtórzonego Prawa, podejmują tematykę praw i obowiązków społecznych. Sprawiedliwości i pobożności. Podkreślają one znaczenie utrzymania porządku społecznego, opieki nad ubogimi i potrzebującymi, uczciwości w transakcjach handlowych oraz wyrażania wdzięczności i oddania Bogu poprzez ofiary i dziesięciny. Te zasady miały na celu budowanie sprawiedliwej, współczującej i pobożnej społeczności, która żyje w harmonii z Bożymi Przykazaniami. Jeśli mężczyzna poślubi kobietę i zostanie jej mężem, lecz nie będzie jej darzył życzliwością, gdyż znalazł u niej coś odrażającego, napisze jej list rozwodowy, wręczy go jej, potem odeśle ją od siebie. Jeśli ona, wyszedłszy z jego domu, pójdzie i zostanie żoną innego, a ten drugi też ją znienawidzi, wręczy jej list rozwodowy i usunie ją z domu. Albo jeśli ten drugi mąż, który ją poślubił, umrze, nie będzie mógł pierwszy jej mąż, który ją odesłał, wziąć jej powtórnie za żonę, jako skalanej. To bowiem budzi odrazę u Pana, a ty nie możesz dopuścić do takiej nieprawości w kraju, który ci daje w posiadanie Pan, Bóg Twój. Jeśli mąż dopiero co poślubił żonę, to nie pójdzie do wojska i żaden publiczny obowiązek na niego nie przypadnie lecz pozostanie przez jeden rok w domu, aby ucieszyć żonę, którą poślubił. Nie wolno brać w zastaw kamienia muńskiego, górnego ani dolnego, gdyż tym samym brałoby się w zastaw samo życie. Jeśli znajdą człowieka porywającego kogoś ze swych braci, z Izraelitów, czy sam będzie go używał jako niewolnika, czy też go sprzeda, taki złodziej musi umrzeć. Usuniesz zło spośród siebie. Bardzo pilnie uważaj na plagę trądu, aby uczynić wszystko, o czym was pouczą kapłani-lewici. Co im zleciłem, tego pilnie będziecie przestrzegali. Przypomnij sobie, co Pan, Bóg Twój, uczynił Miriam w drodze, gdy wychodziliście z Egiptu. Jeśli bliźniemu swemu udzielisz pożyczki z zabezpieczeniem, nie wejdziesz do jego domu, by zabrać coś w zastaw. Na dworze będziesz stał. A człowiek, któremu pożyczyłeś, wyniesie ci ten zastaw na zewnątrz. Wszakże, jeśli to jest człowiek ubogi, nie położysz się spać nakryty tym zastawem, lecz zwrócisz mu zastaw przed zachodem słońca, aby mógł spać pod swym płaszczem, błogosławiąc tobie. A Pan, Bóg Twój policzy ci to za dobry czyn. Nie będziesz niesprawiedliwie gnębił najemnika ubogiego i nędznego, czy to będzie brat Twój, czy przybysz. O ile jest w Twoim kraju, w Twoich bramach, Tego samego dnia oddasz mu zapłatę, nie pozwolisz zajść na nią słońcu, gdyż jest on biedny i całym sercem jej pragnie. By nie wzywał Pana przeciw Tobie, a to by cię obciążyło grzechem. Ojcowie nie ponoszą śmierci za winy synów, ani synowie za winy swych ojców. Każdy umrze za swój własny grzech. Nie będziesz łamał prawa przybysza i sieroty, ani nie weźmiesz w zastaw odzieży od wdowy. Pamiętaj, że byłeś niewolnikiem w Egipcie i wybawił cię stamtąd Pan, Bóg Twój. Dlatego nakazuję Ci zachować to prawo. Jeśli będziesz żołwę żniwa na swoim polu i zapomnisz snopka na polu, nie wrócisz się, aby go zabrać, Lecz zostanie dla przybysza sieroty i wdowy, aby ci błogosławił Pan Bóg Twój, we wszystkim, co czynić będą Twe ręce. Jeśli będziesz zbierał oliwki, nie będziesz drugi raz trząs gałęzi. Niech zostanie coś dla przybysza, sieroty i wdowy. Gdy będziesz zbierał winogrona, nie szukaj powtórnie pozostałych winogron. Niech zostaną dla przybysza sieroty i wdowy. Pamiętaj, że i ty byłeś niewolnikiem w ziemi egipskiej. Dlatego nakazuję ci zachować to prawo. Jeśli wyniknie spór między ludźmi, staną przed sądem. Tam ich osądzą i za sprawiedliwego uznają niewinnego, a skażą winowajce. O ile winowajca zasłuży na karę chłosty, sędzia każe go położyć na ziemi i w jego obecności wymierzą mu chłostę w liczbie odpowiadającej przewinieniu. Otrzyma nie więcej niż czterdzieści uderzeń, aby przez mnożenie razów ponad tę liczbę chłosta nie była nadmierna i nie został pochańbiony twój brat w twoich oczach. Nie zawiążesz pyska wołowi młotącemu. Jeśli bracia będą mieszkać wspólnie i jeden z nich umrze, a nie będzie miał syna, nie wyjdzie żona zmarłego za mąż za kogoś obcego spoza rodziny. Lecz szwagier jej zbliży się do niej, weźmie ją sobie za żonę, dopełniając obowiązku Lewiratu. A najstarszemu synowi, którego ona urodzi, nadadzą imię zmarłego brata, by nie zaginęło jego imię w Izraelu. Jeśli nie będzie chciał ten mężczyzna wziąć swej bratowej za żonę, pójdzie bratowa do bramy miasta do starszych i powie: Nie mam szwagra, który by podtrzymał imię brata swego w Izraelu. Szwagier nie chce na moją korzyść dopełnić obowiązku, jaki na nim ciąży. Starsi tego miasta zawezwą go i przemówią do niego. Jeśli będzie obstawał przy swoim i powie: Nie chcę jej poślubić, pójdzie do niego bratowa na oczach starszych. Zdejmie mu sandał z nogi, plunie mu w twarz i powie: Tak się postępuje z człowiekiem, który nie chce odbudować domu swego brata. I będzie nazwane imię jego w Izraelu. Dom tego, któremu zuto sandał. Jeśli się bić będą mężczyźni, mężczyzna i jego brat, i podejdzie żona jednego z nich, a chcąc wyrwać męża z rąk bijącego, wyciągnie rękę i chwyci go za części wstydliwe, odetniesz jej rękę, nie będzie Twe oko miało litości. Nie będziesz miał w torbie podwójnego ciężarka, Cięższego i lżejszego. Nie będziesz miał w swoim domu podwójnej efy, większej i mniejszej. Będziesz miał ciężarek nieumniejszony i dokładny. Będziesz miał efę nieumniejszoną i dokładną, abyś długo żył na ziemi, którą ci daje Pan, Bóg Twój. gdyż brzydzi się Pan każdym, który tak czyni, każdym, który postępuje niesprawiedliwie. Pamiętaj, co ci uczynił Amalek w drodze, gdy wyszedł z Egiptu. Zaszedł ci drogę i napadł na wszystkich osłabionych, na twoje tyły, gdy ty byłeś zmęczony i wyczerpany. On Boga się nie lękał. Gdy Pan Bóg twój zapewni ci bezpieczeństwo od wszystkich twoich wrogów okolicznych, w kraju, który ci daje Pan Bóg twój w posiadanie, wytępisz imię Amaleka spod nieba. Nie zapomnij o tym. Gdy wejdziesz do kraju, który ci daje Pan Bóg twój, w posiadanie, zajmiesz go i osiądziesz w nim. Weźmiesz pierwociny wszelkich ziemiopłodów uzyskanych przez ciebie w kraju, który ci daje Pan Bóg twój. Włożysz je do koszyka i udasz się na miejsce, które Pan Bóg twój obierze sobie na mieszkanie dla imienia swego. Pójdziesz do urzędującego wtedy kapłana i powiesz mu: Oświadczam dziś panu, Bogu twojemu, że zaszedłem do ziemi, o której Pan przysiągł przodkom, że nam ją da. Kapłan weźmie koszyk z Twoich rąk i położy go przed ołtarzem Pana, Boga Twego. A Ty wówczas wypowiesz te słowa wobec Pana, Boga swego. Ojciec mój, tułacz aramejczyk, stąpił do Egiptu. Przybył tam w niewielkiej liczbie ludzi i tam się rozrósł w naród ogromny, silny i liczny. Egipcjanie źle się z nami obchodzili, gnębili nas i nałożyli na nas ciężkie roboty przymusowe. Wtedy wołaliśmy do Pana, Boga ojców naszych. Pan usłyszał nasze wołanie, wejrzał na naszą nędzę, nasz trud i nasze uciemiężenie. Wyprowadził nas Pan z Egiptu mocną ręką i wyciągniętym ramieniem wśród wielkiej grozy, znaków i cudów. Przyprowadził nas na to miejsce, i dał nam ten kraj opływający w mleko i miód teraz oto przyniosłem pierwociny płodów ziemi którą dałeś mi panie rozłożysz je przed panem bogiem swoim oddasz pokłon panu bogu swemu i będziesz się cieszył razem z Lewitą i z przybyszem który jest u ciebie ze wszystkich dóbr które pan bóg twój dał tobie i twemu domowi gdy w trzecim roku roku dziesięciny Dokończysz oddawanie wszystkich dziesięcin ze zbiorów, gdy oddasz je lewicie, przybyszowi, sierocie i wdowie, aby w twoich bramach jedli dosyta. Powiesz wobec Pana, Boga swego: Wziąłem z domu co poświęcone i dałem lewicie, przybyszowi, sierocie i wdowie, zgodnie ze wszystkimi nakazami, jakie mi dałeś. Nie przestąpiłem ani nie zapomniałem żadnego z twoich nakazów. Nie spożyłem tego podczas żałoby. Nie wynosiłem z domu w stanie nieczystości. Nie dałem nic z tego umarłemu. Usłuchałem głosu Pana, Boga swego. Czyniłem wszystko, co mi nakazałeś. Ze swego świętego mieszkania z niebios, spojrzyj i pobłogosław Izraela, lud swój, podobnie jak i ziemię, którą nam dałeś. Jak poprzysiągłeś naszym przodkom, kraj opływający w mleko i miód. Dziś Pan, Bóg Twój, rozkazuje Ci wykonać te prawa i nakazy. Przestrzegaj ich, wypełniaj z całego swego serca i z całej duszy. Dziś uzyskałeś od Pana oświadczenie, iż będzie dla Ciebie Bogiem, o ile Ty będziesz chodził Jego drogami, przestrzegał Jego praw, poleceń i nakazów, oraz słuchał Jego głosu. A Pan, że Ty będziesz, jak ci zapowiedział, ludem stanowiącym szczególną jego własność, i będziesz przestrzegał Jego wszystkich poleceń. On cię wtedy wywyższy we czci sławie i wspaniałości ponad wszystkie narody, które uczynił, abyś był ludem świętym dla Pana Boga Twego, jak powiedział. Druga część rozdziału XXI Ewangelii według świętego Mateusza. Wersy od 23 do 46 kontynuują opis wydarzeń w świątyni w Jerozolimie, gdzie Jezus konfrontuje się z przywódcami żydowskimi. Gdy przyszedł do świątyni i nauczał, przystąpili do niego arcykapłani i starsi ludu pytając: Jakim prawem to czynisz? I kto ci dał tę władzę? Jezus im odpowiedział: ja też zadam wam jedno pytanie, jeśli odpowiecie mi na nie, i ja powiem wam, jakim prawem to czynię. Skąd pochodzi Janowy? Z nieba czy od ludzi? Oni zastanawiali się między sobą. Jeśli powiemy z nieba, to nam zarzuci, dlaczego więc nie uwierzyliście mu? A jeśli powiemy od ludzi, to boimy się tłumu, bo wszyscy uważają Jana za proroka. Odpowiedzieli więc Jezusowi: Nie wiemy. On również im odpowiedział: Zatem i ja wam nie powiem, jakim prawem to czynię. Co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł: Dziecko, idź i pracuj dzisiaj w winnicy. Ten odpowiedział: Idę, panie, lecz nie poszedł. Zwrócił się do drugiego i to samo powiedział. Ten odparł: Nie chcę. Później jednak opamiętał się i poszedł. Który z tych dwóch spełnił wolę Ojca? Mówią mu: Ten drugi. Wtedy Jezus rzekł do nich: Zaprawdę, powiadam Wam, celnicy i nierządnice, wchodzą przed Wami do Królestwa Niebieskiego. Przyszedł bowiem do Was Jan drogą sprawiedliwości. A wy mu nie uwierzyliście, uwierzyli mu zaś celnicy i nierządnice. Wy patrzyliście na to, ale nawet później nie opamiętaliście się, żeby mu uwierzyć. Posłuchajcie innej przypowieści. Był pewien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznie, zbudował wieże, w końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, by odebrali plon jemu należny. Ale rolnicy chwycili jego sługi i jednego obili, drugiego zabili, trzeciego zaś ukamienowali. Wtedy posłał inne sługi, więcej niż za pierwszym razem, lecz i z nimi tak samo postąpili. W końcu posłał do nich swego syna, tak sobie myśląc. Uszanują mojego syna. Lecz, rolnicy, zobaczywszy syna, mówili do siebie: To jest dziedzic, chodźcie, zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo. Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili. Kiedy więc przybędzie właściciel winnicy, co uczyni z owymi rolnikami? Rzekli mu: Nędzników marnie wytraci, a winnice odda w dzierżawę innym rolnikom. Takim, którzy mu będą oddawali plon we właściwej porze. Jezus im rzekł, czy nigdy nie czytaliście w piśmie, ten właśnie kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił i jest cudem w naszych oczach. Dlatego powiadam wam, królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce. Kto upadnie na ten kamień, rozbije się, a na kogo on spadnie, zmiażdży go. Arcykapłani i faryzeusze słuchając jego przypowieści poznali, że o nich mówi. To też starali się go pochwycić, lecz bali się tłumów, ponieważ miały go za proroka. Dziękuję za uwagę i zapraszam na jutrzejszy odcinek podcastu Biblia Wrog. Do usłyszenia.